Teraz kierunek oso mamy, tak? Kierunek oso, tak. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Danielu. Witam Cię, Danielu. Dzięki za zaproszenie. Tym razem trochę w innych okolicznościach przyrody. Tak, jest mi bardzo miło. Zawsze chciałem przyjechać z Nieustraszonym. Nazywam się Daniel. Mieszkam w Oslo 8 lat. Od 2 lat interesuję się dosyć mocno rynkiem nieruchomości. Sam już aktywnie zacząłem inwestować. Mam na koncie kilka przygód w Oslo. Właśnie jedno kupno nieruchomości i sprzedaż z dosyć fajnym zyskiem. Teraz będę niedługo szykował się do sprzedaży domu. Mam nadzieję, że to jest fajnym zyskiem i chciałbym ten kapitał wykorzystać w Polsce. W tym momencie jestem też właścicielem jednej nieruchomości w Łodzi, mini akademiku. 7 sypialni z dosyć fajnym zwrotem. No i szykuję się do kolejnych jakichś inwestycji, a w przyszłości planuję wejść w branżę deweloperską. Okay. Mam nadzieję, z Twoją pomocą. Okej, okay. Super. No, mam kilka pytań do Ciebie. Ja myślałem o tym, żeby rozmowa bardziej przebiegała w tonie deweloperskim. Okay. Do tej pory było więcej tematów fliperskich. Mnie interesują tematy bardziej deweloperskie. Okej, chciałeś po prostu się popytać o parę rzeczy, tak? Dokładnie. Myślę, że osoby, które gdzieś tam myślą o deweloperce, mogą sobie skorzystać. Dobra, w sumie pierwsze pytanie, które mam do Ciebie, żebyś wymienił takie 3 kluczowe czynniki, które Ty uważasz, że każdy deweloper powinien posiadać. Mam tu na myśli cech osobowości, cechy, mentalność. Okay. Taki modelowy deweloper według Ciebie, którego chciałbyś zatrudnić na przykład i powierzyć mu swoje obowiązki, stwierdzić, tak, to byłby gość, który się nadaje. To powinien być taki dobry, przede wszystkim dobry organizator, czyli osoba, która dobrze umie koordynować procesy. Czyli to nie ma być człowiek od wszystkiego i wszystkim ma być dobry, bo on nie może być dobrym wszystkim, tylko ma być przede wszystkim dobry organizator. Czyli potrafi skoordynować pewne procesy, potrafi zorganizować to dobrze i potrafi złączyć ze sobą takich ludzi, których spotka na swojej drodze i tak nimi zarządzać albo zarządzać tymi procesami, tak żeby na końcu ten projekt się spiął i został zrealizowany. Ja znam wielu deweloperów i każdy z nich ma inną osobowość. I każdy z nich sobie doskonale radzi, więc nie ma takiego typu osobowości, który byłby najlepszy. Oczywiście jest dobre, jeżeli deweloper ma kompetencje sprzedażowe i potrafi negocjować i wie, jak to robić, ale to nie jest jakby taka ostateczna, jedyna kompetencja, która jest niezbędna. Czyli myślisz, że umiejętności miękkie są ważniejsze niż umiejętności twarde w tym wypadku? W tym myślę, że jak najbardziej miękkie umiejętności, ponieważ twarde kompetencje można nabyć poprzez ludzi, których zatrudniasz albo ludzi, z którymi współpracujesz, więc jakby taka typowa inżynieryjna wiedza jest potrzebna na pewnym poziomie, ale to nie jest taki poziom taki inżynieryjny po prostu. Niezbędne. To nie jest niezbędne, bo od tego są ludzie, którym się za to płaci po prostu. Nie mam żadnych wrażeń z jazdy. Gdybyś miał zacząć od nowa, od dzisiaj, jeszcze raz, ale z tą samą wiedzą, którą masz. Czyli zaczynasz dzisiaj, ale zrobiłeś już te 5 projektów, powiedzmy. Zaczynasz od zera, to jakie byłyby różnice pomiędzy na przykład Twoją pierwszą inwestycją? To teraz bym na pewno szukał większej skali, czyli nie robił tych małych rzeczy, tych małych projektów, bo w projektach deweloperskich jest tak, że tyle samo pozwoleń, tyle samo wszystkich uzgodnień i załatwień jest przy małym projekcie za 1 000 000 zł, jak i tyle samo jest jak i za 10 milionów. Także na pewno bym jakby od razu wchodził na inną skalę, gdybym zaczynał od zera, ale z całą wiedzą i doświadczeniem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że inaczej bym na samym początku kreował pewne kreował modele biznesowe. Bo na początku moje modele biznesowe polegały na tym, że ja zapraszałem do współpracy albo mnie zapraszano jako wspólnika i łączyliśmy różne rzeczy, kapitał, umiejętności, know-how. A teraz de facto bym to całkowicie inaczej poukładał, bo mam tak naprawdę większość elementów tej układanki. Jaka jest taka, można powiedzieć, najważniejsza Twoja lekcja biznesowa, którą wyniosłeś? Coś, co jest kluczowe? Co zmieniło w pewnym sensie
postrzeganie twoje na wiele rzeczy. Coś takiego najważniejszego. Mhm. Czy wyciągnąłeś coś takiego? Ważne, no, to jest taka jedna z lekcji ostatnich moich. To nie wiem, czy jest najważniejsza lekcja, ale to taka, że robić ten biznes na swoich warunkach, a nie na takich warunkach, na którym ci dyktuje rynek, inne osoby. Tak, czyli po prostu robić to na, tak jak ty uważasz i być jakby trochę czasami nieugięty w tych kwestiach, bo każde jakby odstępstwo od swoich reguł często się bardzo źle kończy. Bo kiedyś potrzebowałem mieć poczucie, że mam kompetencje, mam kapitał i jakby czuję się z tym pewnie. Teraz już wiem, że de facto mogłem zacząć troszkę wcześniej ten biznes i bym być może dzisiaj dużo dalej. Dobra, to zabawmy się teraz w złotego Aladyna. Mhm. Złapałeś złotą rybkę, masz dwa życzenia. Mhm. Możesz zmienić absolutnie, co ci się tylko podoba na rynku deweloperskim w Polsce. Może to być prawo, może to być klimat inwestorski. Co byś zmienił? Dwie rzeczy. Mhm. Ale dla siebie czy dla wszystkich? Dla siebie, dla wszystkich, no to już jest twoja kwestia. Okej, okay, co bym zmienił? Coś, co cię może najbardziej irytuje, coś, co cię najbardziej blokuje, albo czujesz, że to jest na przykład coś, co no, nie pomaga inwestorom. Mhm. Na pewno bym gdzieś tam zaimplementował pewną legislację z kraju, nie wiem którego, gdzie jakby żyje się prosto, bo Polska jest w czołówce krajów, gdzie trudno się prowadzi biznes. I na pewno bym zaimplementował te przepisy prawne, które po prostu i ramy pewne, które pomagają robić wiele rzeczy bez zbędnej zwłoki i bez zbędnych formalności. Przyspieszyłbyś, można powiedzieć, w pewien sposób proces decyzyjny. Tak, na pewno administracyjny. Tak, to jest inna rzecz. A drugie pytanie, takie dla złotej rybki. Mhm. Znaczy drugie pytanie, druga prośba. A ja mam dużo prośb, ale takich... Ale to załóżmy, że to są dwie najważniejsze. Ale tak jest z branży deweloperskiej, tak? Tak. Co bym... Generalnie na pewno... Może źródło finansowania albo... Nie, tutaj akurat nie ma problemu, tak? Nie tutaj, ma problemu. Tutaj jakoś... Tutaj państwo się jakoś mocno nie ingeruje. Ale na przykład chciałbym, żeby taka sytuacja... możliwości zabudowy była dosyć transparentna, czyli żeby wszystkie działki były objęte planem miejscowym, żeby było to z góry transparentne, tak? I żeby ten proces ewentualnie zmiany planu był dosyć taki prostszy i czytelniejszy, a nie w tym momencie jest tak, że połowa działek ma plany, połowa nie ma i tak na dobrą sprawę ten system, który jest oparty o warunki zabudowy, faworyzuje jednych, a krzywdzi drugich. Nie rozumiem. Daniel, jakbyś mógł ten. No, przejrzał stopę mieć. Nie to jedziemy. Kurde, ja tak na sztywno mam ustawiono już od razu. To teraz przejdźmy może do tematu początkującego dewelopera. Jakie ty widzisz trudności u ludzi, którzy zaczynają w tym biznesie? Co sprawia największe trudności, problemy i z czym się najbardziej zmagają na początku? Okej. Okay. Przede wszystkim na samym początku to i głowa przeszkadza do tego, żeby zaczęli inwestować. Czyli blokada. Tak, blokada, bo wiele osób myśli sobie, że to trzeba mieć milion złotych, żeby zacząć działać. Wiele osób myśli, że to jest nie wiadomo jak trudne, że te przepisy prawa no, nie są łatwe, ale też jakby że są niemożliwe do przejścia. I tutaj po pierwsze to brak do kapitału, po drugie przekonanie, że to jest zbyt trudne. Niektórzy też uważają, że ustawa deweloperska bardzo ogranicza dewelopera na tyle, że nie da się w ogóle nic robić. A ile, jak uważasz, ile czasu, ile inwestycji bądź czasu potrzebuje taka początkująca osoba, żeby już stać się tak w pełni samodzielna i świadoma i generalnie no, po prostu deweloperem przez duże D? Wiesz co, wystarczy, ja uważam, że zrobić jeden albo dwa projekty i już powinna taka osoba się poczuć pewnie. Na tyle pewnie, żeby już się nie bać większych rzeczy. Wiele ludzi uważa, że w tej branży w ogóle bez znajomości to nie ma cokolwiek startować. Co ty na ten temat sądzisz? To jest mit? Ja myślę, że nie, bo wielu deweloperów prowadzi biznes w różnych miastach. I generalnie, wiadomo, jak ktoś pochodzi z danego miasta, to mu łatwiej pewne rzeczy przychodzą, a pewne gorzej. A jak są deweloperzy, którzy globalnie działają, to oni tutaj nie mogą liczyć na znajomości. Na jakieś znajomości. Także to jest mit. Oczywiście jest tak, że jak się kogoś zna i ktoś jest bardziej przychylny, że coś pomoże, no to jest lepiej, ale to nie jest tak, że bez tego się nie tak, da. Tak, bez tego się nie da. Gdybym ja sam chciał pójść teraz i wejść ten rynek deweloperski, zdobyć wiedzę, w pewnym sensie kontakty i samemu wystartować, na przykład w sytuacji, kiedy ty pomagasz mi jako mentor. Gdzie te różnice są? Gdzie ja to czuję? Gdzie te korzyści największe zyskam? Okej, no przede wszystkim ja jestem taką osobą, która ci prowadzi krok po kroku. Czyli jakby
nie dość, że ci przeszkoli, to jeszcze ci pokażę na każdym etapie, jak będziesz miał jakieś pytania. Bo to, że dostaniesz dzisiaj pewną wiedzę, to jest jedno. Ale będą na twojej drodze pytania i wątpliwości, problemy do rozwiązania. Mhm. I ja będę je razem z tobą rozwiązywał, więc po to jest potrzebny mentor, żeby w takiej najtrudniejszej sytuacji, żebyś podjął dobrą decyzję. Bo ta zła decyzja może w ogóle rozsypać cały twój biznes. Rozumiem. Więc jakby wiedza to jest jedno, ale nie da się nauczyć na wszelki wypadek. Prawda? Można się nauczyć, jakby poznać wiele wątków i wiele możliwości, ale mentor jest od tego, któryś to przeszedł wiele rzeczy i on widzi zagrożenie dwa kroki do przodu. Rozumiem, czyli tak jakby uprzedzasz problemy i oszczędzasz pieniądze w pewnym sensie. Tak? Ale to nie chodzi tylko o oszczędności, tylko czasami jest tak, że można iść pewnym schematem rozmowania, bo nie wiem, projektant ci zaproponuje pewne rozwiązanie. Tak? Mhm. Ale ktoś z innej perspektywy deweloperskiej, doświadczenia innego, może powiedzieć, że to wcale nie jest najbardziej intratna forma wykorzystania tej działki. Można inaczej, można zrobić dwa razy więcej. Można dwa razy więcej tam wybudować na przykład, tak? Albo lepsze mieszkania, lepiej to sprzedać później. Co ty generalnie uważasz, w tym momencie już biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, na temat zmieniających się właśnie ustaw, legislacji, czy ty to śledzisz na bieżąco, czy ty to zlecasz swoim doradcom, prawnikom i oni ci tak jakby wyciągają klucz z tego, czy... Wiesz co, ja jakby staram się być na bieżąco, ale no, to jest tak, że prawników biorę do sytuacji, w której są oni mi potrzebni, prawda? Oni nie przychodzą do mnie na kawę co dwa tygodnie i nie reportują mi, jak się prawo zmieniło w Polsce, bo to by było bez sensu. Bo musielibyśmy się spotkać dwa razy w tygodniu. Ale ja sam to monitoruję takim na poziomie bardzo ogólnym, tak? Czyli jeżeli coś się zmienia, to generalnie ja wiem od razu, ale jak to będzie miało przełożenie generalnie na biznes i jak można by było ten biznes wykorzystać później, no to od tego już są prawnicy, żeby mi powiedzieć w konkretnym case'ie, który ja mam, albo problemie. Bo niektóre rzeczy są proste i są literalnie jeden do jednego, tak? A niekiedy są pewnie wielowątkowe sytuacje i transakcje, w którym trzeba wziąć prawnika i z nim przedyskutować, tak. Prosto jedziemy, prawda? Jedziemy prosto, ale pojedziemy w lewo, w takim układzie. A, no dobra. No jak mówisz, ja w Polsce bym pojechał w prawo, ale... Nie ma stresu. No to słuchaj, no powiedz coś więcej, kurczę, co ty myślisz o tej ustawie na temat tych sąsiadujących działek, czy to... Strzodoboksuje ewidentnie. Strzodoboksuje. No, o ustawie, tak? Tak. O tej nowej, które... Czy to wywróci trochę rynek, czy to podniesie ceny działek, czy to wstrzyma trochę inwestycje? Pewnie, że wiesz, to, że wywróci rynek. Ja uważam o tej ustawie, że, że ona generalnie, jeżeli wejdzie, to złamie jakby święte prawo własności do zabudowy. I teraz w tym momencie masakrą będzie to, że jeżeli nasz sąsiad nie ma działki zabudowanej, to my na swojej nicy postawimy. No bo to tam ona musi chyba 4 metry, tak? Sąsiadować zabudowaną działkę co najmniej. Tak, tak. I to, żeby to samo jeszcze wybudować. A teraz naprawdę tereny, które są fabryczne, w jaki sposób będą rewitalizowane? Jeżeli plan miejscowy jest nie są uchwalone i miasto się nie śpieszy, żeby je uchwalić. Tak naprawdę deweloper, który kupił działkę 10 lat temu i nawet ma wydane warunki zabudowy, to w tym momencie może te warunki zabudowy za 2 lata stracić i de facto nic nie wybudować. Dostać działką, z której tak, nic nie może robić. Ani dokładnie. Sprzedać, ani... Tak. Sprzedać może, ale kto ją kupi? Kto ją kupi, dokładnie. Tak. Dlatego to jest jakby ewidentne działanie na szkodę właścicieli ziemi, ale no, nie wiem, co rynek pokaże. No, na pewno biznes nie znosi próżni i jedni na tym stracą, drudzy na tym zyskają. No, tak, ceny działek i ceny nieruchomości na pewno pójdą w górę. Tak, na pewno. No i automatycznie ceny mieszkań przez to, tak? Także... Ceny mieszkań, tak. Jest taka teoria, że tak jak są cykle w pewnych branżach, tak jak i w nieruchomościach, jest spadek, jest ta górka. Załóżmy, że teraz gdzieś tam się zbliżamy do górki, bo gdzieś te ceny nieruchomości rosną. Czyli załóżmy, że to są te tłuste lata, bo to wtedy człowiek się musi szykować na te chude. Szykujesz się trochę na te chude? No pewnie się szykuję. No, każdy będzie przygotowany na te chude lata. Tylko, że jak ja sobie te inwestycje swoje planuję, to ja niezależnie od tego, jaka będzie koniunktura, to i tak je skaszuję. Tak? To po prostu jestem przygotowany, że zarobię mniej. A nie że na nich stracę. Bo ja nie idę z grubo myśląc o tym, że za 3 lata rynek będzie jeszcze lepszy i wszystko schłonie. Nie, za 3 lata może być różnie. I jestem na to przygotowany, także... A masz jakiś plan B, w sensie na przykład, że no, branża deweloperska mocno przystopuje i nie, będzie ciężko wejść z jakimś tam kolejnym projektem, czy raczej to nie wchodzi w grę, czy masz plan B na... Myślę, że nie przystopuje, żeby się w ogóle przystopować, bo teraz nawet jak był kryzys, to i tak deweloperzy budowali. Oczywiście patrzyli na projekty dwa razy ostrożniej
i zastanawiali się, czy budować, czy nie budować, czy zostawać. Ale w końcu więcej też budowali, bo popyt mimo wszystko był. Bo ci ludzie potrzebowali mieszkań, tak? I oni budowali dla tych ludzi. I tak samo ten popyt jeszcze długo, długo będzie. Rozumiem. Bo popyt nie dość, że rośnie, to jeszcze rośnie jakby wielkość średniego mieszkania. Tak, a co myślisz na temat stóp procentowych, bo teraz jest hype głośny, że stopy procentowe rosną w przyszłym roku, prawie pewne już. Mhm. Jak uważasz, jak to wpłynie na wtórny i pierwotny rynek? Wiesz, to na pewno jakby zmniejszy możliwość klientów do zaciągania kredytów i jakby podrożają im te, które już mają. I no, na pewno jakby ilość osób straci możliwość w ogóle przyznania kredytu, bo straci zdolność przez to, bo jak pójdą stopy, nie wiem, o 0,5% czy 1%, to niby niewiele, ale de facto rata się komuś zwiększy o 10-20%, więc teoretycznie 10-20% osób, które mają zdolność na styku, tej zdolności mieć nie będą. Ile mamy w ogóle? 170. No dobra, to idziemy. Mamy na, nie wiem, za 3,7. Tak. Ale wiesz, że każe zawracać teraz tam. No tak, dobra. Takie mam pytanie do ciebie. Bo teraz jak się widzi te nowe inwestycje, no, deweloperskie, to zazwyczaj jest tak, 8 metrów blok, zero jakichś terenów zielonych, nic, kompletnie nawalone tych bloków, wiadomo, żeby ten PUM był jak najwyższy, tak? Tak. Jak ty do tego podchodzisz względem na przykład inwestycji w tereny zielone, w atrakcyjność działki, względem zysku twojego i też szybkości sprzedaży tej nieruchomości? Mm-hmm. Gdzie to znajduje gdzieś ten złoty środek? Wiesz co, ja tak, ja generalnie, czy gdzie to, no ja staram się znaleźć dosyć środek, ja nie jestem idealistą, że buduję dla ludzi po to, żeby im zrobić dobrze, tylko po to, żeby realizować swoje cele przede wszystkim, tak, ale przy okazji dostarczyć im fajną wartość. I teraz, jeżeli miałbym budować dwa bloki, a miałbym budować blok i plac zabaw, no to nie oddam tego miliona złotych, czy tam dwóch za tą działkę, która jest warta pod ten blok, dla mieszkańców, no bo to by było nieracjonalne. To tak jakbym był pracownikiem i powiedział mi, nie pracuj, słuchajcie, ja jestem takim dobrym szefem i nie pracujecie 8 godzin, tylko 4, bo 4 godziny tylko pozostałe się bawicie. Mhm, ale w związku z tym na przykład, że ludzie de facto, oczywiście wiadomo, to cena determinuje, bo jak go nie stać, to kupi, ale ja tak się zastanawiam, bo te nieruchomości, które mają te tereny zielone, są stosunkowo wyższe, to już często idą w apartamenty, tak? Więc cena ich jest wyższa i jak to ma się właśnie do rentowności w stosunku do tych tańszych mieszkań? Czy to jednak mimo wszystko opłaca się, czy się nie opłaca? Czy to jest bardziej idea, czy... Tereny zielone są generalnie przy dużych osiedlach, a nie tam przy apartamentach, bo takie są apartamentowce i jest naprawdę bardzo gęsta zabudowa, to ciężko tam jakiekolwiek tereny zielone wsadzić, a jeżeli się wsadzi, to się wsadzi kosztem budynku de facto, więc nie sądzę, żeby któryś deweloper podchodził do tego tak, że dobra, to wybuduję teren zielony, zamiast połowę mniejszy budynek. Bo ludzie zapłacą dwa razy więcej za te mieszkania, bo im zrobił ogródek. No nie, nie, no nie zapłacą, nigdy nie zapłacą. Ale w przypadku, kiedy się projektuje całe osiedla, i to wtedy ma znaczenie i wtedy są większe możliwości, żeby ten ogródek zrobić. Poza tym to nie jest rola do końca dewelopera, żeby o to dbać, tylko urbanistów, którzy określają takie współczynniki urbanistyczne, które określają, ile ma być terenów zielonych i w planie miejscowym jest określone, co ma być dokładnie, tak? Z tych rzeczy. Jako warunek dla dewelopera, z którego on się nie może wymigać, po prostu. Co myślisz na temat lokali usługowych w budownictwie wielorodzinnym, a to myślisz bloki mieszkaniowe, czy to warto stosować, kiedy, w zależności być może od wielkości inwestycji, czy to jednak ma wpływ na to, jakie jest otoczenie? Na parterowych lokalach usługowych, w sensie kosztem mieszkań. To zależy od lokalizacji, bo jak masz lokalizację taką typowo usługową, że masz ciąg pieszych i tam są lokale, tak najbardziej za lokale weźmiesz więcej. Ale jeżeli masz zamknięte osiedle, to nikt ci lokali nie kupi. Po prostu. I będzie się sprzedawał 20-30% taniej niż lokale mieszkalne. Czyli jednak mimo wszystko musi być skala, żeby ten lokal... Nie. To nie chodzi o skalę, o wielkość budynku. Wielkość budynku. To nie chodzi o to. Chodzi o to lokalizację, bo jak masz osiedle zamknięte i między osiedlem zrobisz, dookoła będą ludzie trawa, no to de facto tam nie będzie żadnych ludzi nawet. Nie będzie wiedział, kto się tam ten lokal użytkowy jest. Dlatego to musi być taka lokalizacja centralna, gdzieś tam na skrzyżowaniu, albo taka centralna, a nie tam po środku bloków. Tak naprawdę między, tylko są alejki dodatkowo. A słuchaj, nie mamy LEDów do tego samochodu, zapewne mogę zabrać. Prawie Dawid Hasselhoff, tak. Nie? Słuchaj, ja w sumie myślę o zabudowie szeregowej na początek, bo tak jak mówiłeś, to jest najlepszy temat, żeby w ogóle wystartować, najłatwiejszy. I jak ty widzisz lokalizację takich zabudów szeregowych? Gdzie jest tak naprawdę ten klucz w znalezieniu tej dobrej lokalizacji?
podzabudowa szeregowa? Wiesz, ta zabudowa szeregowa to jest coś pomiędzy mieszkaniem a domem. To nie jest dom, ale to nie jest mieszkanie. Dlatego to lokalizacja musi być niewiele gorsza niż przy blokach. Czyli musi być komunikacja też autobusowa, musi być jakby najlepiej, żeby był dojazd. I bardzo często dobrze jest, jak jest ta sanitarna kanalizacja po prostu, czyli przyłącza do sanitarnej kanalizacji. Bo można zrobić to na szambach albo na przyczelni, ale to klienci na to różnie reagują. Jak jest kanalizacja, to jest sprawa załatwiona. Rozumiem. I teraz ja bym to zrobił po prostu na osiedlu, najlepiej na osiedlu, który już funkcjonuje, który już jest, który ma infrastrukturę, a nie gdzieś tam hen daleko w szczerym polu. A widzisz, że jest wzrost zainteresowania takimi inwestycjami na przykład na przestrzeni lat? Czy wzrost? To nie, ale ja widzę, że się sprzedają takie rzeczy. Po prostu są ludzie, których nie stać na domie do rodziny wolnostojący. A nie chcą mieszkać w bloku. Tak, a nie chcą mieszkać w bloku. No właśnie. Albo sobie coś po prostu pomiędzy takiego. Poszukujesz się do jakiejś nowej inwestycji, gdzieś tam już jakąś działkę? Obserwujesz coś? Wiesz co, nie. A nawet sprzedałem teraz inwestycję jedną wczoraj. Wczoraj sprzedałem jeden projekt deweloperski. Przygotowałeś tak jakby gotowca, tak? Tak, przygotowałem gotowca, uwolniłem czas, tak naprawdę zamiast go realizować, to sprzedałem go z zyskiem. Także też tak można, a dla mnie w tym momencie większą wartością jest czas niż ten pieniądze z realizacji tego projektu. To nie pytałem, bo jakiś duży projekt zapewne. No tam na 9 milionów w sumie przychodów, także taki był średni, powiedziałbym. Wiesz co, w ogóle musimy skończyć rozmowę, bo mamy... Kamerę zlikwidowaną jedną. Kamerę zlikwidowaną, no dobra. Musimy przełożyć to z maski, wiesz, chyba tutaj. No. Tak trzeba zrobić, to tutaj może, wiesz co, kciukę. Jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, to udostępnij je proszę i subskrybuj mój kanał. To mnie zmotywuje, żeby robić ich więcej.